tamtej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także się bardzo przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w którym sobie upodoba. Bierzemy udział w tej radości, którą zwiastowali ludziom aniołowie. Ale chcemy się też przyglądnąć reakcji pasterzy, ludzi prostych, którzy uczą nas wiary. Co zrobimy? Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Nauczyciele wiary, prości ludzie, niewykształceni, którzy poszli za głosem serca. Gdzie poszli? Do Betlejem, do domu chleba. Wiara to nieustanne bycie w drodze, to wyruszanie w stronę domu chleba, Betlejem. Gdzie to jest? Dla nas tym domem chleba jest nasza świątynia parafialna. To tutaj na ołtarzu każdego dnia rodzi się nasz Pan. Daje nam siebie jako chleb. Chleb, pokarm aniołów, chleb, zadatek życia wiecznego. Niech każdy z nas, tak jak pasterze, umie w swoim życiu odnajdywać tę drogę do swojego domu chleba. Do tego miejsca, gdzie może zaczerpnąć ile chce i być zawsze syty. Wszelkich łask Bożych dla wszystkich naszych kochanych parafian, waszych gości, wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną.